Witaj, Janie! Lucjan! Skąd ty? Przyjechałem załatwić parę spraw. Na długo przyjechałeś? No, z małżonką czy sam? No, może wreszcie ją poznam. Ty słuchaj, a tak naprawdę to... Kiedy myśmy cię widzieli? Gdzieś na tydzień. Sam. Nie poznasz. Jakieś 3 lata temu. Aha, a dlaczego nie poznam? Rozwiodłem się rok temu. Przykro. Nie, nie ma czego. Nie mogliśmy już się ze sobą dogadać. Jak tak, to gratuluję. A dziękuję. Słuchaj, a skąd ty wiedziałeś, że ja tutaj właśnie pracuję? Słuchaj, spotkałem wczoraj Marka na mieście. On mi powiedział, że pracujesz tu od 5 roku. Pomyślałem, że cię odwiedzę, a przy okazji może wyświadczysz mi małą przysługę. A o co chodzi? Przychodzą tu różne kobiety, które chcą znaleźć męża. No tak, tak, tak. I tak sobie pomyślałem. Tak, tak. Pomyślałem, że mógłbyś znaleźć ci żonę. No, może nie od razu żonę, ale... Rozumiem, rozumiem. A tak coś, tak, jakie, co, panna, rozwódka, wysoka, niska? Nie, nie. To obojętne. Wybierz jak dla siebie. A przy okazji... Pracujesz w takim miejscu i ponoć dalej jesteś kawalerem? Widzisz, właśnie dlatego jestem kawalerem. A tak poważnie, to powiem ci, że jak któraś już mi się spodoba, to właśnie mówię jej, że jestem taki, jakie są jej preferencje. Przykład. Chciałabym mieć męża sportowca. No to mówię, że ja też uprawiam wiele sportów i takie tam, wiesz? Rozumiem. Cokolwiek mówi, no to ja się zgadzam. A jeszcze dodaję do tego, że właśnie taki jestem. No czy tam właśnie... I co? Nic? Kończy się to na kilku randkach, czasami na jednej. Ale dobra, nieważne. Powiedz mi... Co ja mam o tobie powiedzieć? Wymyśl coś. O, tak, żeby były zainteresowane. A jeżeli się spotkamy i ja się im nie spodobam, albo one mnie, to trudno. To będzie taka randka w ciemno. Ja cię doskonale rozumiem, wiesz co? No dobrze. Spotkajmy się za 3 dni. To powiem ci, co z tego wyszło. Dobrze. W takim razie widzimy się za 3 dni. Tak. Za 3 dni. A i wcześniej zadzwonię i powiem ci jeszcze, co ja. Okej, żegnaj. Cześć. Do miłego. Cześć. Co ja mam wymyśleć? O, skąd ja pomysł jakiś mam? Na jego temat. Na jego temat? O, nie. Nie. Witam panią bardzo serdecznie. Proszę bardzo, jak mogę pani pomóc? A coś?
Ja szukam męża. A ty myślisz, że po co ja tu przyszłam? Tak. To może... Jaki ma być pani przyszły małżonek? Bogaty. Tak. A coś poza tym? Wykształcenie? Może wiek? No coś pan. Jak jest bogaty, to znaczy, że jest wykształcony, że jest mądry. Inaczej byłby biedny. Nie do końca się z panią zgodzę. Och, nie zna się pan. Oczywiście. A w jakim wieku szuka pani męża? A co za różnica? Ważne, żeby był bogaty. Jak będzie młody, to będzie przystał. A jak będzie stary, to będzie miał mnie i nie będzie rozglądał się za innymi laskami. A jak będzie bogaty i brzydki? O co, oś pan, bogaty i brzydki? Jak bogaty może być brzydki? Kobieca filozofia. A jakie ma pani walory, które ewentualnie przedstawię pani kandydatowi na męża? No, jak to jakie? No, jak to jakie? Proszę spojrzeć na moją figurę. Nieźle, co? Panuszki zgrabne, bioderka okrągłe. No tak, tak, zgadza się. A piersi? Oho, co pan powie o moich piersiach? No tak, ma pani małe piersi. O świnia! Chodzi mi o to, że są okrągłe i wcale nie są takie małe. Chcę pan zobaczyć? Nie, proszę siedzieć, proszę siedzieć. Świnia! Jest pan pierwszym mężczyzną, który nie chce zobaczyć moich piersi. Czy jest pan coś tamtego inny? Proszę pani, ja nie jestem tego inny. Ja jestem tylko w pracy. Proszę sobie wyobrazić łaskawie, że wchodzi ktoś do biura, a pani mi tu pokazuje piersi. No, co taki ktoś może sobie pomyśleć? Mało tego, to jeszcze mogę mi dzwonić. No tak. No i co? Ma pan już męża dla mnie? Co, już teraz? Proszę pani, ja najpierw muszę wprowadzić pani dane i zdjęcie do bazy i oczywiście pani wymagania. No i Myślałam, że już dziś będę miała męża. Rozczarował mnie pan. Jak tu się zgłosi, proszę natychmiast do mnie zadzwonić. Słyszy pan? Natychmiast. Oczywiście, proszę pani, natychmiast. No to pa. O. Witam panią serdecznie. Dzień dobry panu. W jaki sposób mógłbym pani służyć, żeby była pani zadowolona? Od tego, żebym była zadowolona, będzie ktoś inny, a nie pan. Najmocniej przepraszam, niezbyt dobrze się wyraziłem. Szukam drugiej połówki. Czyli męża. Niezupełnie. Nie rozumiem. Męża też, ale tak nieco później. Najpierw szukam drugiej osoby. A, naturalnie. Najpierw narzeczonego, który ewentualnie później będzie pani małżonkiem. Nie. No to kogo pani szuka? No, drugiej osoby. A, wiem. Preferuje pani luźne związki.
Szuka pani kochanka, narzeczonego, przyjaciela, kolegi. Rozumiem? Powiem pani, że ja też mam takie zapatrywania na związek. Nie. Nie? To kogo pani szuka? Drugiej kobiety. Nie rozumiem. A czego pan nie rozumie? Jechał drugiej kobiety. No zwyczajnie. Nigdy pan nie słyszał, żeby dwie kobiety... Jest pani lesbijką? Nie. Nie? No to po co pani druga kobieta? No już kompletnie nic tego nie rozumiem. I męża pani nie chce, chce drugiej kobiety i nie jest lesbijką? Bo chcę spróbować, jak to jest. Proszę pani, to jest bardzo porządne biuro matrymonialne i takich usług to my nie świadczymy. A za taką dyskryminację to ja mogłabym pana podać do sądu. Tak. Proszę pani, to ja czuję się dyskryminowany w Unii Europejskiej. Pan? Tak, ja. Nie jestem w żadnej mniejszości, proszę pani, ani seksualnej, religijnej, etnicznej, jakiejś tam społecznej, nic. Wszędzie większość. I z tego powodu nie mam niestety żadnych praw i przywilejów. Dlatego to, co pani mówi, że pani mnie poda do sądu, to proszę pani, to ja mam... Wie pani gdzie? No, odważny pan jest. A co? No dobrze, skoro nie świadczycie takich usług, no to proszę znaleźć mi męża. No. I tak już mówię. Słucham. Jaki ma być pani przyszły małżonek? Ma być... Bardzo pani zapraszam. Ja dokumenty. Przejrzyj je. Jest co z nimi zrobić. A potem padnij do mnie. Jasne. Jest taka ładna. Kto to jest? Co, ona? Moja szefowa i właścicielka biura. Może z nią bym spróbowała? O, wykluczone. Ona ma męża i dzieci. Kochanka. Skąd pan wie, że ma kochanka? Bo wiem. Oj, niegrzeczny jest pan, Jasiu. No dobrze, ale do rzeczy. Jaki ma być pani przyszły małżonek? No dobrze, dobrze. Ma być zwariowany jak ja. Jeżeli pani szuka i chciałaby spróbować z kobietą, to czy on tak mógłby tam czasami od czasu do czasu mieć chęć spróbować z mężczyzną? Nie i proszę sobie darować takie żarty. Ma być miły, przystojny i zwariowany. Stan cywilny mnie nie interesuje. Czyli może być żonaty? Kawaler, rozwodnik, wdowiec. To miałam na myśli. A co? Żonaci też tu się zgłaszają? No nie, niestety. To co pan głupio gada? Nie udał się panu ten żart? No tak, nie udał. Przepraszam. To skoro już pan wie wszystko, to czekam na informacje. Ale bardzo proszę poważnie podejść do sprawy. Bo się poskarżę pana szefowej, Jasiu. Oczywiście. Jezus, co za kobieta. Kobiety chcę. Ach, i ważne.
Witam panią bardzo serdecznie. Jak mogę pani pomóc? Jak to jak? Szukam męża. Przecież to jest biuro matrymonialne. Wiadomo, jak tu się pomaga. Tak. Chodziło mi dokładnie o pani preferencje. Może zaczniemy tak. W jakim wieku szuka pani męża? Żeby był w moim wieku, po 40. No a w mailu zaznaczyła pani, że ma pani 50 lat. Przecież mówię, po 40 to to samo, co przed 50, nie uważa pan? Tak, no przepraszam, oczywiście, ma pani rację. Ewentualnie może być 2-3 lata starszy lub młodszy. Rozumiem. Proszę pani, a wygląd? Brunet, blondyn, niski, wysoki, niski. Pozwoli pan, że sama ocenię, czy mi się podoba, czy nie, jak się z nim spotkam. Nie zajmujmy się wyglądem. Rozumiem, dobrze. A w takim razie wnętrze. Jaki charakter powinien mieć kandydat na pani męża? Wie pan, mój zmarły mąż był kapitanem na statku. Zabierał mnie na wytworne przyjęcia, obracałam się w doborowym towarzystwie, chodziłam na bale, do teatru. Rozumie pan? Szukam takiego męża. Rozumiem. Chce pani męża kapitana. Nie, ale pan głupi jest. Chcę męża kulturalnego, wykształconego, z którym będę mogła pójść na bal, do teatru, z którym będę mogła porozmawiać o poezji i poczytać poezję. Na przykład Asnyk. Co Asnyk? Ach, ta róża, co się w twoje okno wdziera, na pokusy mnie wystawia, sen i spokój mi odbiera. Wciąż zazdrością o niej myślę, choć jej nie śmiem dotknąć ręką, bo mnie gniewa, że bezkarnie nocą patrzy w twe okienko. No nie ma pan zamiar recytować wszystkie 11 zwrotek? Nie. Poza tym ja nie lubię erotyków. Bardzo panią przepraszam. Po prostu poniosłem. Niech pan uważa, jest pan w pracy i nie powinno pana ponosić. Tak, oczywiście. Przepraszam. Przepraszam panią bardzo. Długo mam na panią czekać? Nie, no pan jest bezczelny. Przecież ja panu zapłaciłam, żeby pan na mnie czekał w automobilu. Czym pani przyjechała? Jestem kierowcą tej pani. Przyjechała taksówką. Ma pan tu 20 zł. Naprzeciwko widziałam bar. Proszę sobie coś kupić do jedzenia, ale za 15 minut proszę, żeby pan czekał w automobilu. Tak, oczywiście, proszę panią, będę czekał na panią w automobilu. Bezczelny. No tak, bezczelność. Żeby pół godziny nie wysiedzieć w samochodzie, to znaczy w automobilu. Ale przejdźmy do kandydata na pani męża. Wie pan, interesuje się też malarstwem. Tak, proszę nie kończyć. Wiem. Przyszły mąż powinien znać się na malarstwie, podziwiać mistrzów impresjonizmu, Monet, Renoir, Sisley, Degas. Takie delikatne pociągnięcia pędzla i oczywiście refleksy światła rzucają. Nie lubię impresjonizmu. Wie pan taki Raffaello, Da Vinci, Michał Anioł. Ci umieli namalować każdy szczegół. To są malarze. Michał i Anioł. I wie pan, oczywiście przywiązuje wagę do odpowiedniego ubioru. O, i ma pani słuszność. Proszę pani, doskonale skrojony garnitur i krawat to podstawa ubioru mężczyzny, prawda?
osobiście wolę flat i muszkę. Tak. Współczuję mężowi. Proszę moi, kandydaci też chcą wiedzieć, kto się nimi interesuje. Mogłaby pani podać jakieś swoje zalety? No cóż, zdaję sobie sprawę z tego, że już nie jestem 20-latką, ale wydaje mi się, że nadal jestem kobietą interesującą. Poza tym mam zaoszczędzoną pewną sumę pieniędzy. O, to ostatnie znacznie podnosi jej atrakcyjność. Wszystkie cechy, które wymieniłam i które powinien mieć mój mąż, mój ewentualnie przyszły mąż, posiadam ja. Umiem zachować się w towarzystwie, znam się na sztuce, jestem spokojna, poukładana, potrafię świetnie poprowadzić dom. Jednym słowem, doskonała żona do prowadzenia wytwornego, aczkolwiek spokojnego życia. No i jak już wspomniałam, mój wkład materialny w związek wcale nie jest taki mały. Doskonale, tak. No, dziękuję pani bardzo za rozmowę. Skontaktuję się z panią, jak tylko będę miał dla pani kandydata. Mam nadzieję, że zbyt długo nie każe mi pan czekać. Do widzenia. No, już mu współczuję. Do widzenia pani. Ale dama, ja się solę, ale dama. XXI wiek automobil. No nie być. No i gdzie ona jest? Miała być 5 minut temu. Przyjdzie. Nie denerwuj się. Spokojnie. Przyjdzie. Zupełnie jak moja była żona. Też się wszędzie spóźniała. A razem z nią i ja. Przyjdzie. Bardzo chcę cię poznać. A tak wiesz, odkolorowałem trochę twój wizerunek i charakter, ale odniosło skutek. Odniosło natychmiast kolejny. Bardzo. Natychmiast chciała cię pokolorowałeś. Obyś tylko nie przesadził. A zresztą. Wiesz, ta Ela i Ola, proszę ciebie, to wiesz, one tam no nie bardzo chciały się z tobą spotkać i rozumiesz dlaczego, prawda? Ela. Widzisz mnie w towarzystwie tej wytwornej damy, jak mi ją określiłeś? No tak, zupełnie nie pasujecie do siebie. Ola, przecież jestem za biedny dla niej. Ona szuka bogatego faceta. No tak, to prawda, rzeczywiście. Ala to co innego. Spodobało mi się, jak mówiłeś, wiesz, że chciała z kobietą. Nie, żebym to pochwalał, ale zwariowana jest. Tak jak moja była żona. A co robi obecnie twoja była żona? Nie mam pojęcia. Zaraz po ślubie przyjechaliśmy do Warszawy. A rok temu, po rozwodzie, ja pojechałem na wschód, ona na zachód. I niech tak zostanie. Co to za idiotka była? O, już są państwo razem. Państwo pozwolą. To jest mój przyjaciel Lucjan, który bardzo chce panią poznać. A to jest właśnie dama, która ma na imię Ala, która również chce ciebie poznać. Proszę bardzo, poznajcie cię państwo. Co? Ta małpa? To ma być ten przystojny, miły mężczyzna? Przecież to ta świnia jest mój były mąż. To państwo się znają? Znają. I to jeszcze jak? Baran.
Janie, pozwól, że ci przedstawię. Ta małpa to moja była żona. Ja sobie wypraszam, chamie jeden. Miła kobieto, odwróć się i wyjdź. Nie takim tonem, prostaku. Widzi pan, cały czas tak do mnie mówił. Cały czas mi rozkazywał. Bo z tobą nie dało się inaczej. A w ogóle, co ty tu robisz? Wróciłam do miasta. Nie wolno? Wolno, wolno. Też akurat miałaś gdzie i kiedy wrócić. Świnia. Małpa. Cham. Idiotka. Erotoman. Nie wywlekaj naszych spraw przy ludziach. Bardzo cię proszę. Ale jakich naszych? Nie ma już naszych. Są twoje i moje. I bardzo dobrze. I niech tak zostanie. Szanowni państwo, ja bardzo proszę, nie kłóćcie się. Naprawdę zaszła taka, naprawdę, no niespodziewanie, taka poważna pomyłka. Przepraszam najmocniej. Poważna pomyłka? To mało powiedziane. Ale mi dziewczynę znalazłeś. Nie ma co. Gorzej wybrać nie mogłeś. Gorzej wybrać nie mogłeś. Ale się uśmiałam. Świnia, cham i erotoman. A propos erotomana. Czy to nie jest przypadkiem ta pani, która chciała spotkać się, no wiesz, Lucjan, miałeś. To pan mówi ludziom o moich preferencjach? Ja pana. Nic się jej nie bój. Wywal ją z biura i będzie po kłopocie. Nie mogę. Ta pani jest klientką naszego biura i przyszła tutaj na umówione spotkanie. Właśnie. Jestem klientką biura. Mam umówione spotkanie. I żądam, żeby wyrzucił pan stąd tego pajaca. No co ty, Jasiu? Chyba tego nie zrobisz. Obawiam się, że będę musiał. No nie żartuj. Bardzo proszę... Niestety, ale wyjdź. Bardzo cię proszę. No niech pan przestanie mu włazić. Wie pan gdzie. Tylko niech pan go kopnie w to miejsce, gdzie pan mu włazi. Bo się poskarżę pana szefowej i wszystko opiszę w prasie. Lucjanie, wyjdź. Bardzo mi było niemiło znowu poznać panią. Mi również. Małpa. Świnia. Ładne rzeczy. I co teraz? Zapominamy o wszystkim. A pan mi znajdzie nowego faceta. I to szybko. Rozumiemy się? Rozumiemy się. No, to do następnego szybkiego zobaczenia. Kto by to pomyślał? Takie rzeczy. W naszym biurze.